Cadillac Escalade. Nie spisał się, niestety. I tak się zastanawiam właśnie, czy go ulepszać, czy coś z nim zrobić. To jest, kurde, wielki kloc. A tak mi nawet zależało, żeby mieć jakiegoś takiego SUV-a naprawdę konkretnego, zrobionego na jakieś tam konkretne wyścigi. Ale tu się okazuje, że naprawdę ciężko mi go ogarnąć, no. Nie wiem, no z jednej strony fajne auto, z drugiej strony jak dla mnie za duże do wyścigów. Bardzo fajnie się zbiera, spora moc. Tak? To nie wygląda naprawdę jak SUV, jeśli patrzymy na przyspieszenie i w ogóle zwrotność tego auta w tym momencie. No ale gdy przychodzi do walki z konkurencją w tej klasie, jest naprawdę kiepsko i ja nie wiem, no jakoś tego nie czuję. Tak jak pokazywałem wam w poprzednim odcinku, niestety fajne SUVy są zablokowane dla mnie, bo ja jeszcze nie kupiłem tych dodatków, wiecie, z tymi dodatkowymi samochodami i w ogóle, i no one trochę kosztują, nie ukrywam, że nie. I to mnie troszeczkę boli, bo takie lepsiejsze samochody, fajniejsze, są właściwie za kasę taką normalną. A to jest 8 dych, to jest trochę, no. Tak, pisaliście mi w komentarzach o tym, abym zaczął szukać samochodów ukrytych w tych okręgach. Ja oczywiście cały czas o tym pamiętam. To nie jest tak, że o, Lucek ma to wszystko w dupie i w ogóle nie czyta głupich komentarzy. Nie, ja czytam wszystko, tylko chodzi o to, że nie wiem, jak te samochody mam znaleźć. I głupio mi się do tego znowu przyznawać. Ale ktoś mi dał takiego tipa, że właśnie, że te samochody są ukryte w jakichś starych warsztatach, starych garażach i czymś takim. Jak tam zlot samochodowy? Podobno coś znalazłeś. No to sprawdźmy te plotki. Zaraz wam powiem, dlaczego się śmieję. Ślicznie. To Renault Alpine A110. Sądząc po kalkomanii, brał udział w wyścigach. Może jeszcze się pościga, kiedy najpierw okaże mu się trochę ciepło, a co nie? Nie było to trudne. Chętnie się podejmę tej robótki. Zabieram tę brykę do warsztatu i będziemy w kontakcie. Dlaczego się śmieję? Dlatego, że odcinek, którego nie udostępniłem, którego nagrałem, szukając właściwie w jednym okręgu samochodu przez około 40 minut, nie mogłem go znaleźć. Nie udostępniłem go, bo pomyślałem, że to jest nudne. O. Cały czas jeździłem w kółko i szukałem danego auta. Teraz po prostu wjechałem sobie w losowe miejsce w tym okręgu i od razu znalazłem auto. Ale ktoś mi napisał właśnie w komentarzu, że tego typu samochody ukryte gdzieś w świecie, co tam oni robili, są właśnie w takich starych jakichś garażach, warsztatach czy magazynach. I to jest bardzo, bardzo fajna wskazówka. Ja bym zerknął sobie na mapkę i zobaczymy, gdzie są inne takie samochody. Pisaliście też, abym właśnie poświęcił jeden odcinek na to, aby poszukać jakichś starych aut. One, z tego co widzę, są odnawiane w warsztacie i być może będzie można się nimi pościgać, co by było, myślę, bardzo fajne. Znaleźliśmy Renault, a teraz chyba będę w miejscu, gdzie nie mogłem znaleźć samochodu poprzednio. Nie wiem, czy to jest tutaj. Tak, pamiętam, że tu były drzewa, na górze są dwa budynki. No i właściwie tyle, tak? Zdaje się, że ten okrąg... No i tutaj nagrałem ten odcinek, gdzie nie mogłem samochodu znaleźć. Tam jest jakiś budynek i tutaj jeszcze chyba nie byłem podczas, gdy nagrywałem tamten odcinek, którego nie widzieliście. I tutaj tego chyba nie ma, ale nie wiedziałem właśnie, jak to wygląda, czy ten samochód stoi sobie gdzieś tam pod jakimś drzewem, czy trzeba podjechać do jakiegoś budynku i go znaleźć. Nie miałem pojęcia. No a teraz już mam chociaż obraz tego, jak to ma wyglądać. Dlatego musimy po prostu podjechać pod jakiś tam stary garsztat. Dobra, jedziemy pod garsztat i będziemy szukać, zdobywać nowe samochody, tak myślę. Tu tego garsztatu nie widzę. A przynajmniej nie można tam wjechać, ale mamy coś tam. I tam ostatnio, znaczy ostatnio, gdzieś z miesiąc temu, próbowałem znaleźć to ukryte auto, ale zobaczmy teraz.
To jest stary budynek, ale zobaczcie, ja tu nigdzie wjazdu nie widzę. Nie? Jest sobie ten budyneczek i co? Jakby nic. Czy może to tu gdzieś jest? To wygląda na jakąś chatę. A do tego budynku tu wjazdu nie widzę. Więc nie mam pojęcia, jak tutaj się dostać do środka. Żadna akcja się nie uruchamia podczas gdy się zbliżam do tego budynku. Więc ciężko powiedzieć, czy to jest tutaj. Ale raczej chyba nie. Właśnie, mamy taki dosyć duży okrąg i też nie wiemy, czy ten garaż znajduje się w centrum tego okręgu, czy też na obrzeżach. No, może być w różnych miejscach. Ale ja pamiętam, ja tutaj Audi RS4 jeździłem dookoła tej górki i tego dziadostwa znaleźć nie mogłem. Nie mogłem na niego trafić. A teraz teraz też tego garażu coś nie widzę, więc no nie wiem, ciężka sytka. A może jeszcze tu zajadę, rozglądam się dookoła, ale naprawdę ciężko mi trafić coś znaleźć. Tutaj jest jakiś taki lasek, nie lasek, chciałem powiedzieć inaczej, brzydko. Ale no nic nie widzę, tu jest znowu jakieś wzgórze, jeszcze jesteśmy w okręgu. O, proszę! Wow, a tu wyłania się ten garaż cholerny. O nie. Nie, no to będzie chyba odcinek rzeczywiście szukania tych warsztatów. Harry, jesteś genialny. Dwa znaleziska z rzędu? Ciekawe, czy tak dobre jak ostatnio. Jaki stary. Co tym razem? Jeep Wagner chyba. To dopiero klasyka. Stary Jeep z amerykańskiej armii? Rety, pewnie stoi tu od wojny. Teraz to już nadwyżka wojskowa. Ciekawe, czy te auta będą dostępne normalnie. Ale bardzo, bardzo fajnie, jakby były jednak dostępne, no bo słuchajcie. Doprowadzę go do ładu. Zobaczymy, co z nim zrobisz. I ciekawe, ile tej babce zajmie to czasu. No moment, a nie będzie na przykład szybciej tutaj dojechać? Chyba będzie tu, więc pojedziemy sobie drogą, jest noc, ale to bardzo ciekawe, ja naprawdę poświęciłem bardzo dużo czasu, aby znaleźć ten samochód i czasami tak jest, no, to jest tak jak, nie wiem, ja nie miałem teraz zamiaru szukać tych samochodów na odcinku, ale to jest tak jak z szukaniem na przykład jakichś ubrań, gdy idziesz do sklepu. Szukasz sobie jakichś fajnych butów, myślisz, o, chcę kupić buty, te moje są już stare, gdzieś tam jest dziura. Albo po prostu masz już takie brudne i nie da się ich domyć i myślisz sobie, a, kupię nowe buty. Idziesz do tego pieprzonego sklepu, patrzysz, a tam jakieś stare kapcie, albo jakieś takie, które ci się zupełnie nie podobają, nie? I no i nic nie kupujesz, tak? Idziesz ze spuszczoną głową i tyle. Ale następnego razu idziesz sobie, nie wiem, z kimś tam do sklepu i ktoś sobie kupuje, powiedzmy, jakiś tam sweter i tak kątem oka widzisz, ale fajne buty. Myślisz sobie, a może kupię? I ty kupujesz i kurde, nosisz te buty przez lata, normalnie zajebiste. Kupiłeś po jakiejś tam promocji albo nie promocji. Je masz, ja tak przynajmniej mam, no i każda osoba, którą znam, z którą po prostu robię czasami zakupy, mówi, że to jest zupełnie normalne. Toyota Fast and Furious, tylko że to jest RZ, a ja miałem jakąś inną chyba, bo też mam z tego filmu, ale taką jakąś białą miałem czy coś. Wracając do tematu butu, no to właśnie, no i tutaj zdarzyło się podobnie. Ja nie miałem jakby zamyśle nagrywać tego odcinka takiego poszukiwawczego. Miałem oczywiście zrobić taki odcinek w planach, bo ktoś mi pisał, żebym szukał takich starych samochodów. Co jest fajne, bo trochę się tego dziadostwa tu uzbierało. Jest trochę tych okręgów do sprawdzenia. Raz, dwa, trzy, cztery tutaj mamy w tym miejscu. No i właściwie te cztery, więc tym się zajmiemy, a później myślę, że dopiorę sobie jakiś samochód na kolejne mistrzostwa, jakie będzie trzeba tutaj zacząć. Na pewno nie będzie to Escalade, no nie ma pomysłu, jak go mógłbym ulepszyć. Jest maksymalnie odciążony i no myślę, że ciężko by było tutaj zrobić, aby ten samochód był bardziej żwawy. Przynajmniej tak żwawy jak te mniejsze SUVy, które na pewno też ważą mniej, no.
Ciężko tutaj się po nim czegoś lepszego spodziewać, no jest to jednak potężny samochód i no, ciężko tutaj z nim coś zrobić. No ale dobra, jesteśmy sobie w tym miejscu, tutaj chyba aż tak łatwo znaleźć tego warsztatu czy garażu nie będzie, bo no, jest ograniczone pole widzenia, to nie jest otwarta przestrzeń. Ale nie traćmy nadziei, to jest Forza, widzicie, tu się wszystko może zdarzyć. W jednym momencie szukasz przez 40 minut samochodu, a w drugim momencie znajdujesz go prawie od razu, więc naprawdę. Ojej, co mi się tutaj z samochodem, w ogóle gdzie ja wjechałem, nie mam pojęcia. Tak mi się coś wydawało, że przy tym budynku może być jakiś warsztat, stary garaż. Czemu ja mówię na to warsztat? Właściwie to nie jest warsztat, ja nie widziałem tam nawet żadnego klucza w tej starej budzie. No mówię na to warsztat. Lucek. Dobrze, no to tu nic nie widzę, tak jeszcze dookoła. Powinienem jeździć do większych budynków. Czy się z tym zgadzacie? Ja raczej tak właśnie nie do końca, no bo w sumie tamten garaż, chciałem znowu powiedzieć warsztat, był tak całkiem odosobniony, mówię o tym ostatnim, który sobie znalazłem. I właściwie nie musi być przy jakimś większym budynku. Pojawiają się tutaj w tym Willspinie naprawdę fajne samochody, tak mi migają. A ja jeszcze żadnego nie wylosowałem już od bardzo dawna, także myślę, że niedługo coś się fajnego wylosuje. Jestem naprawdę już trochę tą sytuacją zniesmaczony, że tak długo nim się nic fajnego nie wylosowało. No ale później pewnie będzie jakaś fajna, miła niespodzianka. Trochę szkoda, że jest noc, przez to nie widzę, co się dzieje dookoła. Ale tu mamy jakieś budynki, jakąś małą wioskę. Może tu będzie jakiś garaż, a w nim nasze znalezisko nowe. Zerknijmy tutaj, co my tu mamy. To wygląda jak jakiś hangar, ale tutaj wejścia nie widzę i tu chyba nic nie ma. Nie, tutaj nie ma nic. Już by mi się coś włączyło, gdyby coś było. Warto objechać ten okrąg dookoła. No ale zobaczcie, no tutaj tak, kurde, lasek, nie lasek. Ale nic tu nie widać. A tam niby też w tym lesie był ten garaż. I właściwie gdzieś tam po środku jakiegoś pustkowia. I się znalazł samochód, no. Aha, tutaj coś mamy. Tu jest budynek całkiem na uboczu tego okręgu, więc ciężko powiedzieć, czy tutaj rzeczywiście będzie ten garaż taki psuty. Tu mamy dwa auta, które mają ksenonowe światła, ale je już chyba ozdjęciowałem, jak to mówię. W sensie zrobiłem zdjęcie i zgarnąłem kredyty za to. No ale tu już widzę, że jest czysto. Jadę tak po obrzeżach okręgu, w którym ma się znajdować garaż. I nic tu nie widzę. Cholera, szkoda, że jest ta pieprzona noc. To mi troszeczkę utrudni poszukiwania. No ale plus jest taki zdecydowanie, że wiem, czego szukam. Wcześniej, gdy chciałem nagrać właśnie taki odcinek poszukiwawczy, no nie pykło, bo nie wiedziałem, jak to wygląda tutaj na początku. Kurde, to jest zajebiste. No tak, teraz myślałem ogólnie o tym, jeśli chodzi o wybór samochodu, to myślałem, aby wybrać jakieś auto bardziej sportowe. Myślałem coś o jakimś Japońcu. Ostatnio możecie sobie zobaczyć odcinki z Need for Speed 2015, tam zakupiłem sobie Lancera Evolution i to jest chyba 9. On mi się... Twój Alpine znów wygląda jak prosto z fabryki. Możesz je odebrać, jak będziesz w warsztacie. Bardzo fajnie, Alpine jest w warsztacie. Świetnie. No, a wracając do tematu, Lancer Evo mam już w Need for Speedzie i chciałbym sprawdzić, czy jest tutaj też w Fordzie. Chyba jest, musi być, no. Nie ma opcji, że nie. No to jest naprawdę świetna bryka i chciałbym nią sobie tutaj pojeździć i zrobić na jakiegoś hardkorowego koksa.
Tak, tutaj chyba zrobiłem kolejne kółko. Robi się dzień, więc myślę, że powinienem w końcu trafić na ten garaż. To nie jest takie łatwe, jak wam się wydaje, no. Dla osoby, która może gdzieś tam zobaczyła to na YouTubie, gdzie są te ukryte miejsca, to pewnie by kojarzyła. No, ale biedny Lucek niestety nie zaglądał nigdzie, chce sam na wszystko trafić, wszystko znaleźć i do wszystkiego dojść. Tak. Dlatego szukam sobie sam na własną rączkę, jak to kawaler. No nie, tutaj nie ma nic. Dziwne. Dziwne, nie dziwne, no. Przy takiej ładnej willi raczej nikt by nie ustawiał jakiegoś starego, brzydkiego garażu. Zastanawiam się, czy już byłem w tym miejscu i wydaje mi się, że tak. Tylko, że byłem w nocy, a w dzień już część terenu jest bardziej widoczna i może uda się dostrzec gdzieś w tych zakamarkach nasz ukryty garaż z równie ukrytym samochodem. Taką mam przynajmniej nadzieję. O, i już jest bardzo ładny dzień. Już praktycznie wszystko widać. Widzę, że do tego warsztatu, do tego garażu, czy nie wiem, do tego czegoś jest chyba jakaś brama. Ale to nie jest brama, której my szukamy. Zdaje się, że te wszystkie garaże, one są specyficzne i wyglądają tak samo. Jej, ej, zobaczcie, tutaj jest sobie domek. Jest garaż, tylko wjazd do tego garażu jest tak troszeczkę wtopiony w ziemię i nie wiem, czy ktoś sobie tej ziemi nie odstegował, czy nie zdążył, czy jakieś zasypało, czy coś. Ale, o, tam coś daleko widzę, ale to chyba budynek, przy którym już byliśmy. Tutaj znowu coś jest. O, i to może być to, czego szukamy. Jest sobie stary garaż. Ej, no kurde, jaki mindfuck. To jest taki sam prawie budynek, jak ten, który minęliśmy przed chwilą. Nie ogarniam. O, tu mamy jeszcze jakieś budynki. Znowu jakiś taki długi podłużny. I są jakieś inne mniejsze przy nim. To jest obrzeże okręgu i być może tu coś jeszcze jest, ale nie. W ogóle te budynki rzeczywiście są jakoś tak dziwnie wtopione w ziemię. No, ja wolę jednak, żeby były wtopione, niż jakby miały wystawać, jak to w niektórych krach. Chcesz przejeżdżać koło warsztatu, możesz odebrać swojego Jeepa. Jeep Willys to jest, a nie Wagner. W ogóle jest Jeep Wagner? Coś tak mi się kojarzyło. Albo mi się skojarzyło z waginą. O, shit. Nie mogę mówić jakichś brzydkich rzeczy. No, ale słuchajcie, jestem singlem, tak? Więc, no cóż, jakby wam to powiedzieć, całe życie na ręcznym, nie? Moment. Tak, znowu robię kółko. Nie wiem już które. Nie patrzcie na mnie tak. Ja już nagrałem jeden taki odcinek, ale tym razem udało mi się znaleźć praktycznie od razu dwa samochody. Ja tym razem nie poprzestanę na tym i będę szukał pozostałych dwóch do końca odcinka. Jeśli będzie taka potrzeba, ale mam nadzieję, że uda się go znaleźć, je znaleźć wcześniej. Pamiętam, że jest jeszcze jeden. O, co to? Słyszałeś już plotki? Podobno w okolicy Castelletto jest jakiś porzucony samochód. No to zajebiście. Mamy kolejny samochód do szukania. Za każdym razem będą się pojawiać te samochody, ja nie wiem. Ale fajnie, że jest taka opcja, że można je znaleźć. No mam nadzieję, że będzie można je też odebrać za darmo. Bo jednak zarobić na jakiś fajny wóz w tej grze nie jest trudno. Po prostu jeździmy sobie, dostajemy kredyty za mistrzostwa, za nawet jakieś tam głupie stanty, drifty, nie wiem, wyprzedzenia jazdy po lewym pasie.
Za wszystko dostajemy kredyty, punkty, doświadczenia i tak dalej. A no i właściwie zarobić na takiego, na taki super szybki samochód nie jest trudno. Tylko problem w tym, że zablokowane są te naprawdę fajne fury, które trzeba kupować jako dodatek do gry, co mi się nie podoba. Tu widzę, jest jakaś droga, ale nie możemy się też sugerować drogą, bo zdaje się, że te garaże mogą być ukryte całkiem w miejscach, gdzie... całkiem w miejscach, takich pustkowiach. I wcale nie musi być tam żadnej drogi dojazdowej. Ojej, niektóre drzewka może rozwalić, inne nie. Git. Kapuję. No dobra, zdaje się, że obrzeża tego okręgu zwiedziłem. Więc nie ma innej opcji, jak przeszukać środek okręgu. Być może tu coś będzie. Tu coś. Szkoda, że są te drzewa i coś tak czuję, że nasz garaż może być ukryty właśnie w tych gęsto liściastych drzewach. Tak, aby zamaskować jego obecność, twórcy pewnie dali je gdzieś tu. Patrzmy, tutaj mamy budynek. Dookoła budynku jak na złość nie ma nic. Jest sobie przyklejony garaż. Ale zobaczcie, ja nie widziałem tego budynku wcześniej. Tu jest ten budynek, którego widziałem wcześniej. Tak, bo tu jest jeden mniejszy, więc i tam się zakopałem w nocy. Więc olać go. Tam jest jeden podłużny. Tutaj chyba nie byłem. Jakiś taki płotek, jakieś takie coś. I proszę bardzo. Tada! I widzicie, warto było czekać. Kolejny samochód do kolekcji. Zobaczymy, co tym razem to będzie. Weszło ci w nawyk. Masz świetny instynkt. Pokaż to cacko. Świetny instynkt, tak. Przez 8 minut szuka. Ferrari GTO. Jakieś. Nie gadaj. Ferrari 280 GTO? W całkiem niezłym stanie? W całkiem niezłym stanie. Bez kół, bez kokpitu.